Czołem widzowie, dziś mam temat z galerii Młociny w Warszawie, wybrałem się na zakupy i coś by przekąsił. Patrzę, tam stoi taki samochodzik z szamką i patrzę, że nagrywałem w tym lokalu tylko na dworcu centralnym hamburgera old school i zapiekankę i wypadło to dobrze, zatem mówię, damy kolejną szansę, bo wiem, że nie jest to paździerz. Dawno nie byłem w galerii Młociny w Warszawie, ostatnio jak był taki festiwal jedzeniowy, ale to było w 2020 roku. W ten czas nagrałem kilka pozycji i teraz po latach znów jestem w tym miejscu i testuję szamkę. Na warsztat wzięty lokal cukrem i solą i tak się zastanawiałem nad zapiekanką, ale mówię, no ostatnio wrzuciłem ich sporo, a i z tego miejsca było tylko z dworca centralnego też, to wejdę sobie w zestaw. Zamówiony fryto zestaw z kurczakiem i sosem keczupem, sosem serowym i keczupem, bo mówię, do frytek takie kombo powinno pasować. Cena 21,90, czas oczekiwania to 7 minut. W międzyczasie przychodzili ludzie, więc to daje mi obraz, że miejsce to jest uczęszczane i lubiane przez klientów. Odebrałem i przystąpiłem do jedzenia. Frytki chrupiące z zewnątrz, miękkie w środku. Fajnie współgrały z sosem serowym. Lekko słonawy posmak sera wyczuwalny na przemian z keczupem, który nie jest jakimś najtańszym tworem. Lekki pomidorowy posmak i wyszło to całkiem spoko. Znaczy no smacznie to wyszło. Kilka kawałków kurczaka, którego opędzlowałem w pierwszej kolejności, bo smaczny, soczyste, także to raczej nie pierś, bo takowa po smażeniu zachowuje się inaczej, inna struktura i nie pasowałoby to do frytek po prostu. Tutaj takie kawałeczki, tak jak mówię, bardzo soczyste i kurczak wyczuwalny, smaczne. Pomidorki koktajlowe przełamywały smak, a wszystko posypane szczypiorkiem fajnie uzupełniało to danie wizualnie, bo wyszło takie fajne, kolorowe. Ja wybrałem z sosami w takim wariancie, ale jak ktoś lubi inaczej, to wiadomo, że może inaczej. Ja dawno jadłem sosu serowego i z kurczakiem i frytkami mi to smakowało. A powiem wam, że w przyszłych filmach będzie więcej recenzji różnych sosów, bo nagrałem ciekawy materiał z przeglądem. Ale to już kiedy indziej i w ogóle w innym lokalu. Dziś wychodzę zadowolony, bo smak na plus. Jak ktoś będzie w tych okolicach, to polecam spróbować. Czy to zapiekanki, czy dania. I zapraszam do pisania recenzji na moją grupę na fejsie Kepsonowe Siły Powietrzne. Pozdro!